Maraton maturalny Anno Domini 2024 rozpoczęty. Na pierwszy ogień egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. To jeden z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych. Maturę w tym roku zdaje około 263 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Karolina Komada. Minimum 4 egzaminy pisemne i 2 ustne po latach od matury wciąż wzbudzają emocje. Egzaminy są stresujące, ale matura była na pewno bardziej, bo tam się ważyło w sumie wszystko. Jak na jakie studia się dostaniemy, było znacznie więcej też tej nauki, mi się wydaje. Więc no, to był taki bardziej stresujący okres. Choć stresujący, to z perspektywy czasu patrzy się na ten moment inaczej. Uważam, że jak najbardziej można do tego podejść luźniej i nie jest to koniec świata, jeśli się nie zda. I jeśli też się, no można zawsze poprawić na następny rok ewentualnie, jeśli się nie ma tych wyników satysfakcjonujących, czy dla siebie, czy to na studia. Egzamin poprawkowy z matury może być konsekwencją nieprzygotowania, stąd w wielu szkołach przygotowanie do matury zaczyna się w klasie pierwszej. Jak uczniowie wchodzą na dzień dobry, prawda, jest diagnoza przeprowadzona i też w taki sposób prowadzimy zajęcia, żeby już przygotowywać do matury. Natomiast w klasie trzeciej i czwartej są zajęcia dodatkowe dla młodzieży, na których mogą się przygotowywać do egzaminu dojrzałości. Maturzyści mieli 240 minut, by zmierzyć się z 2 arkuszami egzaminacyjnymi, w tym z dłuższą formą pisemną na temat jednego z podanych zagadnień. W przeciwieństwie do koleżanek i kolegów z poprzednich roczników, w tym roku mogli sami wybrać dzieła literackie, na jakich się oprą. Wydaje mi się, że byłyśmy dobrze przygotowane przez naszych nauczycieli i poziom nie był jakoś bardzo wygórowany. Myślę, że dobrze dałyśmy sobie radę. Trzeba było się z tematem buntu albo relacji międzyludzkich, więc to nie były dość, były dość proste te tematy i naprawdę spoko. Pierwsza część też była przyjemna, nie było jakichś zaskoczeń dużych. Co ja wybrałem? Generalnie... chwila, jaki ja temat wybrałem? Jezus Maria, nie wiem, czy już mi nie wypadł z głowy. Ej, już mi wypadł... Aha, bunt, tak, temat buntu wybrałem. Co było takiego trudnego? No nie wiem. Dla mnie, zaskoczyło na przykład to, że takie masło maślane trochę było w sumie w tych tekstach dla mnie. No. Myślę, że matura w tym roku była prostsza, może nawet niż rok temu, także jest dobrze. Wszyscy powinni zdać na pewno. Jutro matematyka. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja. Egzaminów ustnych od 11 do 25 maja.